Dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj na golenie. King size'owe. Wszystko jest malutkie. Zaczynam od maszynki. Jest to maszynka Replitek. Przychodzi ona w pięknej takiej puszeczce. Maszynka to replika Gilleta TH. Wersja JFK. Tak wygląda głowica, cienkie blaszki. Rączka jest pokryta 18-karatowym złotem. Wykonana jest ze stali. Reszta jest nie wiem z czego zrobiona, chyba blacha mosiężna, podejrzewam. Rączka króciutka, malutka, 10 mm na 75. Włożę już do niej rapirę niebieską. W sensie do maszynki, nie do rączki. Maszynkę pożyczył mi Japurek. Oczywiście podkładkę już mu zgubiłem. Żyletka leży krzywo, już poprawiam. No, chyba jest dobrze. Ja ślepy jestem trochę, to wiecie. No, będzie dobrze. Overhang jest to porządny. Do golenia będzie mydło w tyglu Abate i Lamantia. Bergamotto di Calabria. Piękny zapach. Bergamotka, piżmo. Jakieś bursztynowe nuty, coś tam jeszcze. Dzisiaj pierwszy raz się tym mydłem goliłem, chociaż mam je już z rok. Goliłem głowę. Pędzel nabijałem w tyglu. No. A, odkleiło się. Teraz będę nacierał po prostu, wcierał w twarz. Krążek jest. Pięknie pachnący. Hops. Pędzel moczy się. Nie w jakpurkowym kubku. Zgubiłby się tam. W kieliszku się moczy pędzel. Świnka z Omegi. 18 na 47 mm w łosie. Gigant. Nie pamiętam jak on się nazywa. Chyba 50, 050 coś. Jest oznaczenie. Też go kupiłem parę. No już będzie z 2 lata temu na facetarii. No i jeszcze są. Po 18 zł chyba. Po goleniu, żeby za bardzo nie mieszać w zapachach, będzie Agiva, jak to tam tłumaczyć. Sensitive Cool. Dobra. Bryle w dół. Moczę twarz, wcieram mydło. Golenie king size'owe się śmieje. Ja sam jestem nikczemnego wzrostu. Całe 170 cm. Dobra, chyba będzie go dobrze. O, jeszcze strzelają cymbały.
Woda by się przydała. Bardzo fajna piana, pachnie rewelacyjnie. Chyba sobie sprawię to mydło w dużym opakowaniu. Tak koło lata bardziej, bo zapach jest leciutki, fajny. Żyletka bardzo dobrze wyczuwalna. Golenie póki co średnio łagodne. Goliłem się tą maszynką 2 dni temu. W środku miałem żyletkę Ming Shi i było trochę agresywniej. Wypukiwanie kijowe. Dziś w szufladzie z gulitkami. Znalazłem podstawkę pod maszynkę Rose Gold, która jest tak, ma tak mały otwór, że nie pasuje mi do żadnej mojej maszynki. Więc Japurek będzie miał upominek. Taka łapuwa za pożyczenie sprzętów. No już widzę, że na trzecie przejście nie wystarczy.
Kurczę, twarz, zobaczę jak to tam się pogoliło. No, świetnie, tylko popraweczki jakieś. Bardzo fajnie goli maszynka. Mortka mnie trochę podpieka, ale nie przejmuję się tym za pierwszym razem, w sensie pierwszym użyciem mydła, bo tak z wieloma mam. Pierwsze użycie coś tam podpieka, czasem drugie i przestaje. Pędzelek już można wypłukać. Ale co trzecie przejście. Tu pod włos żyletka skacze. Delikatnie. Większy skakał bardziej. Zarąbiaszcza jest ta rączka, tak fajnie przyczepna. Podwóz średnio przyjemnie. Żyletka jest taka trochę nieokrzesana. Te rapiry takie są. Czarne rapiry są fajne, polecam. Mydełko dostałem kiedyś od Nisa z Barber Company. Muszę do niego się przejść i kupić sobie duże, bo jest naprawdę fajne. Poślizg dobry, zapach piękny. Jest spoko. No, P10.
Jedna pompeczka wystarczy. Trzecie przejście było bardziej średnio agresywne niż średnio łagodne. Teraz trochę twarz piecze. Pędzelka jakoś nie polecam, chyba że ktoś lubi świnkę bardzo, to na podróż. Nadaje się, tak na co dzień jest za mała. Tej firmy polecać nie trzeba. Tania, dobra, dobra i tania. No, to ja ogolony, zadowolony. Bardzo dziękuję za oglądanie. Please o lajki, please o suby. Trzymajcie się, dzięki, cześć.